Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Andec Beauty. Słuchajcie, strasznie wam na samym początku dziękuję za wszystkie komentarze odnośnie pierwszego odcinka. Jeżeli ktoś go nie widział, to jest na kanale, ja go gdzieś pewnie podlinkuję, będzie sobie latał link w opisach czy gdziekolwiek. Moi drodzy, tamta maseczka była moją pierwszą maseczką. Papuś się z tyłu myje, bo papuś też ma dzisiaj beauty. Znaczy, papuś spa i te sprawy. No, dzisiaj zajmiemy się maseczką, która jest maseczką czarną. Tylko wiecie co? To chyba nie jest ta maseczka, o której ja myślę. Czyli, że ona nie jest peel-off, bo tu nigdzie nie jest napisane, że to jest jakiś peel-off, że ona się zdziera, ściąga i będzie bolało. Więc dajcie mi znać, gdzie mogę takie czarne ustrojstwo kupić, tą czarną makumbę. Co by zrobić ją z wami, bo oprócz tej mam jeszcze dwie inne ciekawe, w sensie one są u mnie już w zanadrzu. Także ja myślę, że jeżeli wam się seria Andec Beauty podoba, no to będziemy tworzyć, będziemy robić razem. Potem dojdą jakieś testy kosmetyków dla mężczyzn i zrobię się vlogerką modową, moi drodzy. Żeby było jasne. Słuchajcie, dzisiaj mam Hydra Detox. Uwaga, uwaga, będę odczytywał. Aktywny węgiel. Oczyszczająco nawilżająca maska węglowa. Wygładza, odświeża, koi i regeneruje. Słuchajcie, ja potrzebuję ukojenia po ostatnim zdarciu tych płatków z mojej twarzy. Ukojenie się na pewno przyda. Słuchajcie, to się prezentuje tak mniej więcej. Ja mam tak wyglądać. Oczywiście, jak widzicie, mam trochę mniejszy zarost niż ostatnio. Także, no... Przeczytamy może instrukcję, słuchajcie, i sami mi powiecie, czy ja to dobrze zrobię. Uwaga, uwaga. Sposób użycia. Nałożyć opuszkami palców na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. No gdzie na dekolt jeszcze mam zjeżdżać? No to oni już są... Nie wiem. Po 10 minutach zmyć, letnią wodą stosować raz albo dwa razy w tygodniu. Nie mam letniej wody, mam chusteczki nawilżane. Tak się będę mył i mam w razie czego ręcznik. Także gdyby coś, to powinno zadziałać. Więc to chyba nie jest peel-off. Ona ma mi tylko... Mam tylko wyglądać dziwnie. Oczywiście twarz mam już pustą. W sensie oczyszczoną. Andec ma pustą twarz. Także moja twarz już jest pusta, nie ma żadnych innych zanieczyszczeń, no i myślę, że mogę to otworzyć, nie wiem czy czekajcie. A, nie mogę tego tak, a to tu się, dlaczego ją się otwiera od tyłka strony do góry nogami, excuse me, ja myślałem, że to, dobrze, przeniosę cały płyn, nie, na pewno, nie, to zrobię od dołu jednak, czekajcie, może da się, co, czy się nie da, dobra. Nie da się, muszę czekać, wezmę sobie nożyczki jakieś. O Boże, mój cały koszyk, tutaj jest markery, nożyczki. Mam, proszę bardzo, dzień dobry. Boję się trochę, jak to będę opuszczanie palców nakładał w ogóle, bo... Wiecie, jak moje nakładanie wychodzi. Prawda, fuck, halo, kamera fokusuje. Papek, tam jakieś w ogóle prysznice, machen z tyłu. Oh my god. Słuchajcie. Pachnie ładnie. Już jestem uwalony. Uwaga, pokażę wam tą czarność. Oh my god, ja mam to na twarzy. Ładnie pachnie, naprawdę ładnie pachnie. Uwaga. Nie wiem, czy wy to. Andes, blogerka modowa, raz! No jest, niby jest. Opuszkami palców. A mogę jednym opuszkiem palca? Oh my god, to nie jest ta czarna, słuchajcie, ale to jest taki beton. Taka glina, jak. No, uwaga, jedziemy. Oh my god. A ta się lepiej wchłania, nakłada. O nie. Wiecie, czekajcie. Tu, nie, tu. Nos. Ja myślę, że ta maska będzie lepsza. Już czekajcie, bo ja znowu nie mam lusterka. Znowu jestem w kamerze na podglądzie, ale zobaczcie, że teraz jest... Ona chyba nie zastygnie mi jakoś, nie? To się skoro zmywa letnią wodą, to zmyję to tym dla dziecka. Tutaj. O, o. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Oh my god. Czy jestem ładny? Ja bym w ogóle pojechał na brodę, słuchajcie, bo to tak. Ona chyba nie zaschnie mi jakoś mega mocno, prawda?
Mama w ogóle, słuchajcie, oglądała moją. Mama ogląda mój kanał. Także mamusia buziaczki i ogląda, jak oglądała tą maseczkę, wiecie, tą poprzednią ze złotem, powiedziała, że jak ty to nakładasz? Źle! Jak ja ci pokazywałem całe życie! Tak było. Dobra. Co się będziemy? Słuchajcie, jedziemy. Każdy za kamarek, ale... Hej, hej, hej! Cała łapa, nieważne. Nie wiem, czy ja to dobrze rozsmarowuję, wiecie. Ja nie umieć takie rzeczy jeszcze, ale jak nagle mnie zobaczycie, słuchajcie, w reklamie jakichś Maybellinów albo innych ustrojstw, to wiecie. To już wiecie, że Andec jest blogerem modowym. I mój Instagram się przerodzi w Andec Moda. Zdrowie i uroda. No niby się... Nakłada. A jakbym chciał tak bardziej tak tutaj w te kąciki powjeżdżać, o, żeby to nie było takie... O. Na wąsy też wjechałem, jakby ktoś się pytał. Także jestem na wąsach. O. Proszę bardzo. O. Zajechałem w brwi, nieważne. O Boże. Dobra. Czy taki stan rzeczy jest naturalnym stanem rzeczy, no bo w dekolt sobie raczej nie wjadę. Nieważne. No i co? Słuchajcie, będziemy ją razem zmywać chusteczkami nawilżonymi. Jeżeli to nie pyknie, to się wtedy pomyśli o czymś innym. Oczywiście piękna ręka. Także mam chusteczki i będę się tym zmywał. Ona ma chyba... Ona nie zastygnie chyba jakoś, słuchajcie, mega, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, mogę się mylić. Ale... Chyba sposób mojego nałożenia jest lepszy. Także moi drodzy, ja idę sobie chwilkę się, wiecie, bo to jest, ile ma to być? 10 minut? Po około 10 minut, tak, dobrze, więc ja, słuchajcie, ja się mam wychillować 10 minut. Także jak zawsze, ja się odchylę, poleżę, zrobię sobie małą relaksację i mały chill. Natomiast my się pewnie usłyszymy po cięciu. Patrzcie, ej, a może jeszcze moja ręka będzie taka, wiecie, odmłodzona, odchudzona, to raczej nie bardzo. Nie, halo, ręcznik. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak oni mnie w tym spadomowym traktują. O, ręczniki mi spadają, wszystko się wydarza tak, jak nie powinno, ale jest dobrze. No, także moi drodzy, ja idę, ładnie pachnie, ja idę się wychillować i wracam do was za sekundę. Także nie odchodzimy i zaraz się widzimy, a ja idę leżeć. Także pa! Oh my god, nie! I jestem z powrotem, dzień dobry. Słuchajcie, jak widzicie, jestem, no, więcej niż 10 minut, bo to oczywiście, nie wiem, nigdy w 10 minut to nie chcę zaschnąć. Tak jak ostatnio było napisane 20 minut, chyba siedziałem więcej, no bo to też i to dalej nie zaschło wtedy, także uwaga, uwaga, dzień dobry, jestem. No, to się trzyma się mojej twarzy, jest suchy, nie zostawia śladów, także uwaga, będę się zmywał mokrymi chusteczkami, bo napisane letnią wodą, zobaczymy, czy to zejdzie. Jak nie zejdzie mokrą chusteczką, to będzie letnia woda. Uwaga, próbujemy. I powiem wam szczerze, że tak trochę jak taki beton zastygłem przez sekundę. Uwaga, dobra, jedziemy. Co? Schodzi! O, ale ładnie schodzi. Patrzcie. Ale ładnie schodzi. Czy moje czoło jest piękne? Czy moje czoło jest piękne? Zrób to samo. No, ja jestem jak DIY blogerka modowa. O Boże, i to jest tak... Ej, nie musi mi że taka ranka mi teraz zostanie. To będzie hit, nie? Dobra, ścieramy wszystko, włosy sobie poturbuję, nieważne. Tak, kasznij Maćku do mikrofonu wszystkim, żeby słyszeli, jak bardzo kaszlesz. I to jest najgorsze, że ten kaszel, który mam, trzyma mnie już od 3 tygodni. Także to jest w ogóle hit, nie? Dobra, chodźmy w rejony niższe. Ale to ładnie schodzi dzisiaj, powiem wam szczerze, że nie ma problemu. I moja twarz nie jest czerwona, a pewnie jest tak popcia... Niemowlaczkę. Dobra. Tu. We włosach oczywiście mam, bo inaczej być nie może przecież. O, dzień dobry, patrzcie. O. Dobra, weźmy nową. Bo to jest całe takie... to jest węgiel. Miałem na sobie węgiel. Dobra. Ja mogę jakoś tak... Dobra, Boże, wciągam chusteczkę nosem. Oh my god. Oh my god, ale schodzi ładnie. Słuchajcie, to nie jest ta czarna taka peel off. Ja bym tą... Dajcie mi znać w komentarzach, gdzie mogę taką czarną dorwać, to ja ją, słuchajcie... Oczywiście, że ją dorwę. I zrobię.
i wam pokażę, jak to jest zrywać maskę na wizji i krzyczeć ała, tylko nie ma. Ale patrzcie, no, no dobrze, dobrze jest. Tu gdzieś nosem w ogóle zjechałem. Dobra. Dobrze. Teraz tutaj mój jakiegoś, słuchajcie, pobił w ogóle, nie? Czekajcie, tu... Nie mam oczywiście... Lusterka nie mam! I zaraz uwierzcie mi, że po nagraniu pojadę kupić lusterko. Bo nie mam. Mam tylko takie duże na ścianie. W łazience i w przedpokoju. W korytarzu tak zwanym. Mogę? Chcę wyglądać pięknie. Ja to robię dla was, I wanna be beautiful, a potem tap szpadel. W ogóle, słuchajcie, w ramówce TVN-u powiedzieli, że... Że TVN, że top model się otwiera na jakieś nowe dziedziny, na nowe płaszczyzny, na ludzi młodszych, na ludzi starszych, że nie ma ograniczenia wiekowego teraz, coś tam. I tak, co? Ale ja wtedy już przysypiałem, więc muszę też raz zobaczyć tą ramówkę. Dobra, jak wyglądam? Jak zwycięzca! Nie, no dobra. O nie, tu mam jeszcze, czekajcie. Tu. Pod oczami w ogóle mam, Jesus. Ja nie umiem. Ostatnio, słuchajcie, były komentarze pod odcinkiem, że żeby nie dało blisko oczu. I ja mówię, tak, już nie dam blisko oczu. I co zrobiłem dzisiaj? Dałem blisko oczu, tu jeszcze. Jezu, nie tu, nie tam policzek. Mam zachwianą policzkowość. Czy to zeszło jakoś mniej więcej? Dobra. Jeszcze one more chusteczka is needed. Zaraz się jeszcze przed ręcznikiem, słuchajcie. Tak zrobimy. Dobra, teraz takie ostatnie szlify porządkowe. No gdzieś tam jeszcze coś jest. Tutaj. Tu. Nie wiem, brwi może jeszcze, czy coś, czy już nie. No i co? No jeszcze, patrzcie, niby jeszcze jest, ale już nie ma. O, włosy. Tu już chyba, czekajcie, uwaga. Teraz zbliżenie do kamery. Bo mam podgląd taki ładny, więc wszystko widzę. Tu jest jakaś kropa czarna, o. Nie, tu. Ja nie umiem to w ten podgląd tutaj, chyba tu. O, tu. Ale powiem wam szczerze, że dzisiaj jestem zadowolony, jak to się zmyło. Zmyło. Jak to się zmyło. Także uwaga, jeszcze się przetrę na koniec z ręcznikiem. Bo jest dobrze. I będę opowiadał, jak się czuję po zabiegu. Czy jesteście na gotowi? Dobra. Ręcznik już. No i co? Słuchajcie, standardowo jak po każdej chyba maseczce, bo to jest efekt każdej maski, tak jakoś mi dziwnie, jakoś teraz tak piecze, taki efekt cooldowna, takie tuff, taka fala we mnie walnęła. Jeżeli mam być szczery, to co? No to czuję się jak nowonarodzony Bóg, młody Zeus. Maseczka chyba jest dobra, chyba polecam. Nie zrobiła ze mnie takiego betonu jak ta ostatnia maseczka, która była, ta pierwsza. To jest na pewno. Nie siedziałem zastygnięty jak mumia i nie mogłem nawet się odezwać, bo normalnie gadałem przez telefon, byłem u Wojtka na live'ie na przykład, także kto był u Wojtka na live'ie wtedy, kiedy ja byłem z maseczką, to wie, co się działo. Wtedy powiedziałem, że jestem w spa, słuchajcie. No i skóra jest taka, znowu taka, słuchajcie, taka mięciutka. Także ja, wiecie co, ja czuję, że jestem teraz, uwaga, najlepszą blogerką modową. Nie ma nikogo lepszego niż Undecided. Kanał gamingowy, który sobie robi maseczki. O, jeszcze sobie klawiaturę wyczyszczę, poczekajcie tą ścierką, jedną z tych czystszych. Hit po prostu. Także uwierzcie mi, że ja się w to wkręcam coraz bardziej. Niedługo pojawiam się na kanale hole zakupowe. Słuchajcie, byłem ostatnio w drogerii, kupiłem sobie to i to. Nie no, żartuję. Ale gdyby tak było, no to wiedzcie, że Maciek się wkręcił. Że ja się wkręciłem, nie wierzę, jestem jak moja matka. Czyszczę wszystko to od razu, to nie. Po zabiegu prosto. No, także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał Andec w spa numer 2. Andec Beauty numer 2. Dajcie mi znać w komentarzach, co jeszcze mogę zrobić na twarz, tudzież gdzie indziej, no nie, może gdzie indziej to lepiej nie, ale co jeszcze mogę zrobić, żeby było fajnie, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu jako strefa beauty, bo ja w beauty nie umiem w ogóle, ja się z tego śmieję i pamiętajcie, że ten materiał, te wideo, które właśnie teraz dla was zrobiłem, jest dla fanu, nie na poważnie, jest dla fanu. A to, że mi się to podoba, to już jest inna para kaloszy. Także moi drodzy, love kiekieski jebasowski dla was, ja was buziakuję bardzo serdecznie. Słyszymy się niebawem w następnych odcinkach, nie tylko z Undead Spa, ale też, jak wiecie, trochę się serii pokończyło, trochę się zacznie pewnie. No, jest kilka pomysłów, mam nadzieję, że na kanale zostaniecie. No i co? Love kiekieski jebasowski jeszcze raz, buziaczki serdeczne i do następnego, także buziakujemy się wszyscy i pa, pa!